dobry. Już nastał ten niezwykły czas, że można z dumą i podniesionym czołem przywdziać tego typu swetry i dawać sobie prezenty, niedługo składać życzenia i generalnie cieszyć się przerwą w pracy czy w szkole. Mam nadzieję, że również i zimą. I dlatego pomyślałem, że w tym czasie miło byłoby coś Wam sprezentować na Mikołajki. Jeżeli dla kogoś oczywiście film, w którym odpowiadam na 3 zadane przez Was pytania, jest jakimś prezentem. Ale spróbujmy. Pytanie pierwsze. Skąd bierze się kształt płatków śniegu? Głównym powodem tego wszystkiego są wiązania wodorowe. Wiązania wodorowe, które są pokłosiem tego, że cząsteczka wody jest dipolem, a cząsteczka wody jest dipolem dlatego, że tlen bardziej lubi elektrony. Jest silny, elektroujemny i tak jakby wygrywa walkę z wodorami o te elektrony, które znajdują się bliżej właśnie atomu tlenu niż wodorów. I w związku z tym niejako ta cząsteczka ma rozsunięty środek ciężkości ładunków. Tam, gdzie jest bliżej do wodorów, jest delikatnie dodatni ładunek, a tam, gdzie jest bliżej do tlenu, jest delikatnie ujemny ładunek. W związku z tym cząsteczki wody dosyć specyficznie ze sobą oddziałują. Mają tendencję do wstawiania pomiędzy dwa tleny właśnie atomów wodoru, tak aby minus nie był obok minusa, żeby był rozdzielony plusem. To oczywiście jest niejako proste, jest związane z podstawowymi prawami fizyki, ale w momencie, kiedy temperatura się ochładza, kiedy cząsteczki wody zaczynają się wolniej poruszać, bo to jest właśnie temperatura średnia energia kinetyczna cząsteczek, czyli średnia energia związana z ruchem cząsteczek, to te ułożenia, te specyficzne struktury stają się coraz bardziej trwałe i kiedy woda zamarza, to znaczy kiedy staje się ciałem stałym, okazuje się, że optymalnym ułożeniem jest ułożenie heksagonalne. Ale 6 cząsteczek wody, które potrafią stworzyć taki zalążek struktury heksagonalnej, nie wystarczy, aby być zalążkiem płatka śniegu. Zalążkiem płatka śniegu jest zwykle jakieś zanieczyszczenie pyłek, który znajduje się w chmurze. Wokół tego pyłku woda zaczyna się gromadzić, zaczyna się kondensować, potem zamarza i tak jak już wiemy, podstawowa struktura lodu jest właśnie heksagonalna, przypomina troszeczkę plaster miodu. No a potem trzeba już troszeczkę wiedzieć o fizyce, na przykład o tym, że większe prawdopodobieństwo przyłączania się kolejnych cząsteczek i zamarzania, czyli wchodzenia w tę strukturę krystalograficzną jest na przykład tam, gdzie są krawędzie, a więc z naroży sześciokątu foramnego i tak dalej, i tak dalej. Trzeba też wiedzieć, że różne płatki śniegu powstają w różnych warunkach. To oczywiście zależy i od wilgotności powietrza, i od temperatury. Generalnie w latach 50. najwięksi badacze, najwięksi znawcy płatków śniegu próbowali wyróżnić 10 rodzajów tych płatków. I kończąc, zastanówmy się, czy rzeczywiście płatki śniegu są takie unikatowe, niepowtarzalne. Otóż jest to bardzo, bardzo, ale to bardzo mało prawdopodobne, aby dwa nawet identyczne na pierwszy rzut oka płatki śniegu były rzeczywiście identyczne na poziomie molekularnym. To znaczy, nawet jeżeli cząsteczki wody jakimś cudem znajdowałyby się dokładnie w tych samych miejscach, to nie zawsze musi być tak, że to są takie same cząsteczki wody. Bo średnio raz na 3000 cząsteczek trafia się nie H2O, ale na przykład HDO, gdzie jeden wodór zastąpiony jest izotopem tego pierwiastka, deuterem, i to już zmienia te kwestie identyczności płatków śniegu. I nawet jeżeli cząsteczki znajdują się dokładnie w tych samych miejscach w przestrzeni, to tak jak mówię, część z tych cząsteczek będzie cząsteczkami zawierającymi inne izotopy wodoru. W związku z tym płatki śniegu nie będą identyczne. Pytanie drugie. Dlaczego dawanie prezentów sprawia nam większą frajdę niż ich otrzymywanie? Rzeczywiście coś w tym jest, ale nie jest to takie uniwersalne stwierdzenie. To znaczy nie każdy czerpie większą przyjemność z dawania prezentów niż z otrzymywania prezentów. Generalnie przeprowadzono bardzo ciekawe badania, w których studentom dano w kopertach nieznaną, przynajmniej im, kwotę pieniędzy i poproszono ich, aby tego samego dnia jeszcze wydali te pieniądze albo na siebie, albo na prezent dla kogoś bliskiego. Generalnie dla kogoś. Okazało się, że ci ze studentów, którzy wydali te pieniądze na inne osoby, byli później wieczorem tego samego dnia, według przynajmniej badań ankietowych, szczęśliwsi niż ci, którzy wydali te pieniądze na siebie. A kwoty w kopertach były różne. Mogło to być $5, $20 albo $50. I okazuje się, że poziom szczęścia nie zależał w przypadku tych, którzy dawali prezenty, od tego, jaką kwotę przeznaczyli na ten upominek dla drugiej osoby. Wszyscy byli na koniec dnia, przynajmniej jeżeli chodzi o wartości średnie, tak samo zadowoleni, tak samo szczęśliwi. A jest to stwierdzenie nie do końca intuicyjne, bowiem studenci, którzy byli poddani innym badaniom ankietowym, zupełnie osobna grupa studentów, stwierdzili, że gdyby otrzymali pieniądze, to byliby bardziej zadowoleni, gdyby mogli je wydać na siebie. No, a jednak okazuje się, że to dawanie prezentów większości studentów sprawia większą radość.
I można znaleźć potwierdzenie tego w badaniach mózgu. Okazuje się, że kiedy przedstawiano badanym historie, w których opisywano, jak dostają prezenty albo jak dają prezenty, bądź jak przekazują pewną kwotę pieniędzy na rzecz fundacji charytatywnych, generalnie na zbożny cel, jak to się mówi, aktywność wykazywało jądro półleżące. Jądro półleżące, które wchodzi w skład ośrodka przyjemności związanego z wydzielaniem serotoniny i dopaminy. Tak więc po części, wyobrażając sobie nawet to, jak dajemy komuś prezent, pobudzamy nasze ośrodki przyjemności i być może dlatego czujemy to miłe uczucie związane z oglądaniem cudzego szczęścia w momencie, kiedy prezent otrzymuje. No i to też może mieć znaczenie, mianowicie oglądanie właśnie czyjejś radości, bowiem wtedy mogą aktywować się neurony lustrzane i nasz mózg generalnie stara się postawić w roli tej osoby, postawić w sytuacji tej osoby i zastanowić się, jak to jest otrzymać prezent. No a fajnie jest otrzymać prezent, w związku z tym można odnieść podwójną korzyść, aktywując ośrodki przyjemności i jednocześnie za pomocą neuronów lustrzanych wyobrazić sobie, jak to jest otrzymać prezent. Chociaż podkreślmy, nie jest to uniwersalne, a jedynie większość osób tak reaguje. To znaczy, nie każdy ma większą przyjemność z dawania prezentów niż otrzymywania. Pytanie trzecie. Czym mogłaby być gwiazda betlejemska? Więc hipotez jest kilka. Pierwsza mówi o tym, że mógł to być meteor lub bolid i w tym wypadku, jeżeli ona jest prawdziwa, to dużo więcej nie sprecyzujemy. Druga mówi o tym, że to mogło być jakieś niezwykłe wydarzenie astronomiczne. Na przykład w 7 roku przed naszą erą miała miejsce trzykrotna koniunkcja Jowisza i Saturna. Trzykrotna to znaczy 3 razy w ciągu tego roku. W 6 roku przed naszą erą miała miejsce potrójna koniunkcja 3 planet, w tym sensie tutaj, Marsa, Jowisza i Saturna, a w 5 roku przed naszą erą przez 70 kilka dni na niebie była widoczna pozostałość po prawdopodobnie wybuchu supernowy, którą opisali m.in. chińscy astrologowie. I każde z tych 3 zjawisk mogło być niejako gwiazdą betlejemską, to znaczy czymś, co mędrcy mogli odczytać jako niezwykłe wydarzenie. Natomiast jeżeli mielibyśmy podążać za innymi wydarzeniami opisanymi w Ewangelii, na przykład za spisem ludności, to taki spis powszechny nigdy się nie odbywał. Natomiast w Judei miał miejsce spis majątkowy za panowania, a w zasadzie za namiestnictwa w tej prowincji, która już była wtedy pod wpływami rzymskimi, Kwiryniusza. I to miało miejsce w 6 roku przed naszą erą, więc to ostatnie wydarzenie astronomiczne, o którym mówiłem, które opisali chińscy astrologowie, a więc wybuch, prawdopodobnie wybuch supernowej, musi tutaj odpadać. I chyba nic więcej nie wskażemy, nie doprecyzujemy. Natomiast jeżeli chcecie usłyszeć o tego typu zjawiskach, o tego typu naukowym podejściu do świąt Bożego Narodzenia, to bardzo dawno temu, za czasów, kiedy to było wszystko jeszcze dużo brzydsze i dużo gorzej słyszalne, było na ten temat Słowo na Sobotę. Ja już na dzisiaj kończę, ale odcinek dzisiaj wyjątkowo się nie kończy, dlatego że gościnnie na jedno pytanie zgodził się odpowiedzieć Piotrek z kanału Astrofaza. Jeżeli ta odpowiedź Wam się spodoba, to koniecznie musicie ten kanał zasubskrybować, bo to jest naprawdę fajne miejsce dla takich miłośników kosmosu. A to pytanie, które przyszło mi do głowy, kiedy czytałem ponownie o Gwieździe Betlejemskiej, dotyczy tego, czy jesteśmy w stanie określić, co będzie pierwszym świecącym obiektem na niebie, tą pierwszą gwiazdką, której dzieci zwykle wypatrują przed zasiadaniem do stołu wigilijnego. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, co w tym roku nam jako pierwsze zaświeci? Oddaję głos ekspertowi. Ja Wam mówię już do zobaczenia, do usłyszenia. Powiedziałbym też wesołych świąt, ale pewnie jeszcze się przed świętami zobaczymy, usłyszymy. Chyba, że ktoś nie będzie chciał mnie więcej oglądać na to wesołych świąt. Piotrek. Cześć, z tej strony Piotrek z kanału Astrofaza. Już niedługo święta, a kiedy myślę o świętach, to przychodzi mi również na myśl taka stara tradycja, którą praktykowało się w gwiazdkę. A było to wypatrywanie pierwszej gwiazdki na niebie. Patrzyło się przez okno i kiedy pierwsza gwiazda zaświeciła na nieboskłonie, można było zasiąść do kolacji, odpakowywania prezentów i całego tego świątecznego zgiełku. Natomiast czy jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka gwiazda jest tą, która będzie pierwsza w tym roku na niebie? Okazuje się, że jak najbardziej jesteśmy w stanie stwierdzić, którą gwiazdę zobaczymy jako pierwszą. Co więcej, do tego celu służą specjalne programy, które możecie zainstalować na komputerze albo na swoich aplikacjach mobilnych, takie jak na przykład Stellarium, które pokaże Wam pięknie, która gwiazda zaświeci pierwsza. A także oczywiście o wiele, wiele, wiele więcej różnych ciekawych rzeczy związanych z obserwacjami nieba. Niestety w tym roku pierwsza gwiazdka będzie trochę
oszukana, ponieważ nie będzie to gwiazda, a planeta. Jako pierwsza na południu, niewysoko nad horyzontem pojawi się Wenus. Będzie to bardzo jasny punkt, więc bardzo ciężko będzie go przegapić. Kolejnym punktem będzie już gwiazda, będzie to Vega, którą znajdziecie wyżej na nieboskłonie na zachodzie. A jeśli spojrzycie na wschód, to już moment później zobaczycie kolejną gwiazdę, tym razem Capella. Naszą stawkę na czwartym miejscu zamknie kolejna planeta. Tym razem będzie to nasza czerwona planeta, czyli Mars. Znajdziecie go również na południu, nieco wyżej niż Wenus. Będzie miał taki specyficzny czerwony kolor. Także już teraz życzę wszystkiego co najlepsze oraz owocnych obserwacji nieba, a ja zabieram się za świąteczne przygotowania. Cześć! I to już definitywny koniec. Do zobaczenia, do usłyszenia.